3 miesiące temu nagrałem film o liniach autobusowych na rok 2010. Teraz będzie od roku 2011 do bieżącego roku. Zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. W 2011 roku linia 1 została wydłużona do Dąbrowy tylko na okres wakacyjny. Linia 4 została wydłużona do Elizówki i jechała przez Kapucyńską, Bernardyńską, Królewską, Lubartowską, Aleję Tysiąclecia, Podzamcze, Unicką, Aleję Spółdzielczości Pracy i Elizówkę. W poprzednim odcinku mówiłem, że linia 4 jechała od Kapucyńskiej do Lubartowskiej, a jechała przez 3 Maja i Aleję Solidarności oraz jechała przez Lubartowską i Aleję Solidarności w drugą stronę w 2010 roku. Linia 5 została zawieszona na okres wakacyjny oraz w 2012 roku też w wakacje i w 2013 roku zawieszono linię na 2 lata. Linia 6 nas nie interesuje w chwili obecnej. Pogadam o niej w 2019 roku. Linia 7 została wydłużona do Zbożowej i jechała przez Krakowskie Przedmieście, Aleje Racławickie, Aleje Sikorskiego, Ducha, Wilową, Sławinkowską i Zbożową. Linia 15 została wydłużona do Żeglarskiej i jechała przez Aleje Racławickie, Lipową, Narutowicza, Nadbystrzycką, Krochmalną, Diamentową, Romera i Naukowskich. Kontynuacja filmu będzie niedługo.